Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot, ale czy na pewno jest to powód do radości? Atak na polską granicę. Dzieje się coraz bardziej niepokojąco. Straż Graniczna publikuje nagrania. Audytów brak, a rekomendacja w sprawie CPK już jest. Czy Donald Tusk kłamał? A na koniec nauczyciel z wizerunkiem akwarelisty z wąsem. Ja się nazywam Maciej Porstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Tak jak ostatnio rozmawialiśmy, pytałem się Was o potencjalne ustawienia co do mikrofonu. Dostaliśmy naprawdę sporo od Was maili, wiadomości, komentarzy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to. Na wszystko oczywiście na pewno jeszcze nie zdążyłem odpisać, podpisuję jeszcze, ale ustawiłem ten mikrofon teraz na niższym bitrate. No zobaczymy, jak to będzie. W razie czego mam jeszcze ten mikrofon dodatkowy. Dla tych, co nie wiedzą, no to chodzi o to, że miałem po prostu w ostatnim czasie na nowym laptopie problemy z nagrywaniem dźwięku, że co jakiś czas, tam powiedzmy co pół minuty, delikatnie przeskakiwał do przodu. I to było tak, że trzeba było, że nie dało się zsynchronizować po prostu dźwięku z mikrofonu z dźwiękiem z aparatu, bo program nie odczytywał tego jako ten sam dźwięk. I musieliśmy robić to ręcznie, ale, nie, ale wiecie, no tam ręcznie dopasować dźwięk do wideo nie jest trudno. Wystarczy znaleźć odpowiednią wysoką falę, drugą taką samą, przybliżyć i jest ok. Tylko przez to, że to przeskakiwało co pół minuty, no to musieliśmy tak mniej więcej co pół minuty robić cięcie na dźwięku i dopasowywać. Cięcie na dźwięku i dopasowywać i tak dalej. Było to dość męczące, no i finalnie jakość wideo też musiała odbiegać od finalnej, potencjalnej jakości, jaką chcielibyśmy mieć. No z tego prostego powodu, że no ten dźwięk co jakiś czas jednak mimo wszystko, nawet jak był zsynchronizowany jako tako, to przeskakiwał. No mam nadzieję, że ten patent przynajmniej pomoże. Jeżeli nie pomoże ten niższy bitrate, no to spróbujemy następnych patentów, które nam daliście. Dzięki serdecznie, już nie przynudzam, bo wiem, że pewnie większości z Was to nie obchodzi. Lećmy z pierwszym tematem. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało o udanym przechwyceniu rosyjskiego samolotu szpiegowskiego IU-20 przez polskie myśliwce MiG-29. To już drugie tego typu zdarzenie z udziałem polskich maszyn w ciągu kilku dni. 6 maja 2024 roku para dyżurna MiG-29 z 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku dokonała przechwycenia oraz identyfikacji wizualnej samolotu Federacji Rosyjskiej. Czytamy w komunikacie dowództwa w mediach społecznościowych. Rosyjski IU-20 wystartował z lotniska w obwodzie królewieckim i kontynuował lot w przestrzeni międzynarodowej nad Morzem Bałtyckim, wykonując misję rozpoznawczą bez naruszenia polskich wód terytorialnych. Co ciekawe, dosłownie kilkadziesiąt godzin wcześniej, 3 maja, dwa polskie F-16 przechwyciły dokładnie tę samą maszynę. Rosjanie od wielu miesięcy prowadzą swoistą grę z siłami NATO, a ich samoloty są niezwykle aktywne w pobliżu granic Sojuszu. Tylko w 2023 roku natowskie samoloty dokonały ponad 300 przechwyceń rosyjskich maszyn nad Bałtykiem, choć, jak poinformowano sam Sojusz, relatywnie rzadko dochodziło do naruszenia przestrzeni powietrznej NATO. Przechwyceń samolotów dokonuje się z różnych względów. Na przykład, aby dokonać wizualnej identyfikacji nieznanego obiektu na radarze lub odeskortowania danej konstrukcji, próbującej zbierać wrażliwe informacje. W tym przypadku mogło chodzić o oba te aspekty. IU-20 to rosyjski samolot rozpoznawczy, przeznaczony do rozpoznania obrazowego i elektronicznego z bezpiecznej odległości. Takie maszyny mogą na przykład zbierać informacje o systemach obrony przeciwlotniczej czy innych wrażliwych wojskowych instalacjach. Nic więc dziwnego, że polskie MIG-i zostały wysłane w celu przechwycenia tej jednostki. Do niedawna standardowym elementem w mediach było znalezienie newsa mówiącego o tym, że przestrzeń powietrzna Polski została ponownie naruszona. Mogło się zdawać, że sytuacja się jakoś unormowała, kiedy nasza władza zaczęła podobne doniesienia traktować poważnie i reagować w bardziej stanowczy sposób. Poprzednia władza jednak z reguły stroniła od większego angażowania się w podobne działania. No i jak tylko do czegoś takiego dochodziło, starali się zakopywać sprawę pod dywan. Teraz wydaje się, że coś się w tej kwestii zmieniło. Jeśli te helikoptery latały po polskiej stronie przez 10 minut, to było mnóstwo czasu, żeby je zestrzelić, stwierdził europoseł PO Radosław Sikorski. Słowa te ostro krytykuje PiS. Nie ma co zabiegać o populizm, ale nie ma też co być zachowawczym, mówi
natomiast generał Roman Polko. To było jeszcze za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, tak? No i zauważcie, jakie było wtedy podejście Platformy Obywatelskiej. Zestrzelić, a teraz co? Takie dyskusje miały miejsce między politykami jeszcze w zeszłym roku. Nie było też tak, że przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości nie reagowali w żaden sposób. To, czego jednak brakowało, to stanowczości. Rosja pozwalała sobie na coraz więcej. NATO również obawiało się podejmowania bezkompromisowych rozwiązań, no bo wiadomo, eskalacja. Możemy się więc domyślać, że kierowała nimi wstrzemięźliwość wywołana pewnymi obawami związanymi z reakcją Rosji. Czasy te zdają się powoli podchodzić jednak w niepamięć. Myśliwce Typhoon będą patrolować polską przestrzeń powietrzną, przekazał brytyjski premier Rishi Sunak podczas konferencji prasowej w Warszawie. W stolicy szef rządu Wielkiej Brytanii uczestniczył w spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem oraz sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. No i widzicie, Rosja miała spore pole do popisu ku temu, by badać nasze granice i obserwować reakcje naszych władz. Wyglądało na to, że kiedy zaczęliśmy podejmować konkretne decyzje, bardziej agresywne, również strona rosyjska zaczęła odczuwać pewne obawy. Skutki długoterminowe zaczynają się jednak zacierać, o ile mogło to jakoś działać przez krótki czas. Rosja chyba dostrzegła, że sam fakt tego, że NATO stacjonuje u nas swoje siły, czy to, że no wiecie, raz na jakiś czas przejmiemy jakiś samolot, nie oznacza, że pójdziemy o krok dalej. Przynajmniej na razie nie wygląda na to, żebyśmy byli na to gotowi. Gdybyśmy reagowali z większą bezkompromisowością, stanowczością, mogłoby to być też kolejnym elementem dla dawania argumentów do wywołania potencjalnego sporu pomiędzy NATO a Rosją. Taktyka nie jest raczej mocną stroną naszych rządzących, więc lećmy dalej. W ciągu 4 dni strażnicy graniczni odnotowali aż 943 próby nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Funkcjonariusze byli napadnięci kamieniami, konarami i strzelano do nich z procy. Straż Graniczna pokazuje nagranie. Zdarzenia związane z nielegalną migracją miały miejsce na odcinkach ochranianych przez placówki Straży Granicznej w Białowieży, Narewce, Dubiczach Cerkiewnych i Czeremsze. W okolicach Białowieży kilkukrotnie cudzoziemcy usiłowali przekroczyć graniczną rzekę Przewłoka. Poinformowano w poniedziałek MJR Katarzynę Zdanowicz, rzeczniczkę prasową Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku. Niespokojny majowy weekend na granicy z Białorusią. W czwartek, 2 maja, Straż Graniczna odnotowała 190 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. 3 maja 186, 4 maja 259, zaś w niedzielę 5 maja aż 308. Praktycznie każdego dnia zdarzały się sytuacje obrzucania polskich patroli kamieniami, konarami przez cudzoziemców znajdujących się po stronie białoruskiej. Jeden z mężczyzn znajdujący się po stronie białoruskiej strzelał do polskich patroli z procy. Uszkodził pojazd służbowy, podaje rzeczniczka. Straż Graniczna publikuje zdjęcia i film, na których widać zamaskowanego obcokrajowca strzelającego z procy do polskich pograniczników. W trakcie długiego majowego weekendu podlascy funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali też 6 kurierów pod zarzutem pomocnictwa w organizowaniu nielegalnego przekraczania granicy polsko-białoruskiej. Byli to dwaj obywatele Polski, Mołdawii, Turkmenistanu, Łotwy i Ukrainy, którzy usiłowali przewieźć migrantów w głąb Europy Zachodniej. Podejrzanym grozi do 8 lat pozbawienia wolności. No a to nie wszystko, bo tych incydentów na granicy jest coraz to więcej. To tylko biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. Migranci podpalili słupek na granicy Polski z Białorusią, interweniowały służby. I z tego wydarzenia też mamy filmik od Straży Granicznej. Wygląda to tak, może pokażę od razu. Nie, mam nadzieję, że widać wszystko. O. No i jest tam podpalony, zaraz później przychodzą nasze służby, no i go gaszą. Ale jakby nie było, są to pewnego rodzaju prowokacje ze strony właśnie czy to migrantów, czy to służb białoruskich, które udają tych migrantów. Tutaj mamy gościa z procą, który no, może tak naprawdę naszym ludziom zrobić krzywdę. Przecież jeśli jakiś z naszych służb zdjąłby hełm w jakimś celu, no to mógłby być narażony nawet na utratę
życia. No, tak jak jeszcze wcześniej mówiono o tym, że przecież to są tylko biedni ludzie, właśnie tak jak wam przed chwilą tutaj zacytowałem serwis w Polityce, że trzeba ich wpuszczać i tak dalej, no to teraz się okazuje, że zmiana władzy nastąpiła i jakoś dziwnie ich nie wpuszczają. Oczywiście chwała im za to, ale po co było tak gadać? Imigranci obecni na granicach mniej więcej od początku nie wykazywali się jakąś większą ugodowością. Zaatakowali funkcjonariuszy Straży Granicznej w miejscowości Dubicze Cerkiewne. Mundurowi przekazali, że funkcjonariuszy rzucano kamieniami oraz płonącymi konarami drzew. Całe zdarzenie uchwyciła kamera monitoringu. Na nagraniu widać, jak po stronie białoruskiej migają niewielkie światła. O podobnych doniesieniach mogliśmy usłyszeć jeszcze w zeszłym roku. W poprzednim i jeszcze wcześniej też. Czy mamy też powody, by się temu dziwić? Przejezdni słyszeli pewnie piękne historie o lepszym życiu na Zachodzie, dostaną tutaj socjal, nie ma u nas wojen, przemocy, tylko ugodowa władza i mili ludzie, tak? Wiele osób uważa również, że mógł to być świetny sposób dla władz rosyjskich czy też białoruskich na destabilizację naszych struktur i zaufania społecznego od zewnątrz. To jest wojna hybrydowa. Jest to także niezwykle wygodnym wytłumaczeniem, i dla naszych władz trzeba o tym pamiętać. Jednak jakie ma to teraz realnie znaczenie? Nasi przedstawiciele nie zrobili wiele, by ten kryzys zażegnać. Zamiast tego oferowali przyjezdnym ludziom, którzy przypadkiem gubią swoje dokumenty w podróży, fantastyczne warunki do życia. Znaczy fantastyczne na takie standardy, jakich nie oczekiwali, ale przynajmniej nie muszą pracować, a mają. Nie wiemy, kim są, czego chcą i skąd się wzięli, a oferujemy im wszystko, za co płacą nasi podatnicy, europejscy rzecz jasna. Nie mówię stricte o Polsce. Czemu mieliby z tego rezygnować? Zamiast próbować powstrzymać tę lawinę, to pozwalamy im na to, co im się żywnie podoba. Bez znaczenia, czy jest to spowodowane działaniami naszych przeciwników, czy efekt naszych wspaniałomyślnych decyzji. W każdym razie, zezwalając i dając palec, mamy odgryzają nam powoli rękę. Czy ja w ogóle muszę coś mówić? Ja w ogóle nie wiem, czy chcecie Państwo, żebym powtórzył jeszcze raz te dane statystyczne dotyczące tego, kto ile zbudował. Rekomendacja dla premiera Donalda Tuska w sprawie przyszłości Centralnego Portu Komunikacyjnego jest gotowa. Zgodnie z zapowiedzią premiera, decyzja o realizacji projektu miała być oparta na audycie wybitnych i bezstronnych ekspertów. Jednak taki się nawet nie zaczął. Czy w ogóle będzie? Rząd, zdaje się, uznał, że Centralny Port Komunikacyjny to jednak inwestycja niezbędna, komentuje ekspert. Potwierdziły się wcześniejsze doniesienia Money.pl, że zapowiadane audyty zewnętrzne Centralnego Portu Komunikacyjnego mogą zakończyć się niepowodzeniem. Z dużym rozczarowaniem przyjąłem niechęć branży do składania ofert w audytach zewnętrznych. Mamy korespondencję, w której piszą, że nie chcą się angażować, bo projekt jest nacechowany politycznie w dużym stopniu, stwierdził we wtorek Maciej Lasek, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Z kolei dr Filip Czernicki, od kwietnia nowy prezes spółki Centralny Port Komunikacyjny, powiedział w środowym wywiadzie dla Rzeczpospolitej, że rekomendacja dla premiera Donalda Tuska jest gotowa. Moim zdaniem to, co przygotowaliśmy, powinno wystarczyć do podjęcia decyzji. Pamiętajmy, że mówimy o ogromnych wydatkach z budżetu państwa. Jeśli jednak premier zażyczy sobie dodatkowych informacji, będziemy starali się możliwie szybko je uzupełnić, wyjaśnił Czernicki. Z jego wypowiedzi nie wynika wprost, jaka będzie przyszłość Centralnego Portu Komunikacyjnego, a jedynie, że inwestycja nie jest pogrzebana. W spółce nadal trwają 4 z 8 postępowań przetargowych na audyty zewnętrzne. Terminy składania ofert były już dwukrotnie przesuwane. Każde z 4 wcześniejszych postępowań zostało unieważnione. Koalicja Obywatelska, idąc do wyborów parlamentarnych, zapowiedziała rozliczenie rządów poprzedników. Jedną z kampanijnych obietnic była weryfikacja projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego, która zastąpiła wcześniej głoszone hasła o rezygnacji z budowy lotniska w Baranowie. A oni potrafią to, co myśmy budowali, jeszcze 3 razy otwierać i nadawać uroczyście imiona swoich bohaterów. Wieloletni projekt nazywany nierzadko wielką szansą dla Polski. Jak więc potoczyły się jego losy? Te historie już pewnie znacie. Ogromne środki na promocję i marketing, ale również wiele nieźle płatnych efektów i przestań kampanii wyborczej PiS
to dotychczasowe wydatki Centralnego Portu Komunikacyjnego. Doprowadziły one do tego, że na koniec 2023 roku jego plan finansowy rozjechał się z rzeczywistością na 3,3 miliarda złotych, podaje Newsweek. Jak na moje oko to całkiem sporo miliardów, wokół całej inwestycji pojawiło się wiele nieścisłości. Stał się on również powodem większego sporu między obywatelami i naszymi przedstawicielami. Prawo i Sprawiedliwość, które w zasadzie również miało możliwość jeszcze za czasów swojego panowania przejęcia kontroli nad planem i rozpoczęcia tej budowy do cholery, krytykowało działania Koalicji Obywatelskiej, sugerując, że wydatek ten jest niezbędny dla podniesienia poziomu konkurencyjności w Polsce, Polski, no ale finalnie nie zrobiło tak naprawdę w tym kierunku nic. I wiadomo, że trzeba tamte działania tamtej władzy też rozliczyć. Jeśli wykorzystywali CPK do działań politycznych, do wyprowadzania pieniędzy z budżetu, jak najbardziej trzeba to rozliczyć, ale nie znaczy to, że mamy rezygnować całkiem z tego projektu lub odkładać go w nieznany nam czas. No bo każdy rok to jest utrata konkurencyjności naszego kraju. Z drugiej strony natomiast mieliśmy Tuska i spółkę sugerujących, że CPK może stać się poważnym zagrożeniem dla naszej gospodarki ze względu na koszta, jakie ze sobą niesie, że jest to megalomania, w Berlinie przecież jest lotnisko. Poza tym sami wiecie, niektórzy sugerowali, że nie jest nam to szczególnie potrzebne, skoro za naszymi granicami znajduje się to lotnisko, a my możemy sobie wybudować triport. Poza tym no, jest jeszcze rzekomo nie w pełni wykorzystana infrastruktura polska. Nie możemy otworzyć nowego lotniska za wcześnie, gdy Okęcie i Mondlin wciąż będą miały niewykorzystaną, a uzyskaną dzięki nowym inwestycjom przepustowość, powiedział prezes Centralnego Portu Komunikacyjnego Filip Czernicki w rozmowie z Rzeczpospolitą. Tak więc najlepszym rozwiązaniem może się według naszych przedstawicieli okazać porzucenie tego kosztownego planu i wywalenie tych pieniędzy, które zostały wywalone całkowicie w błoto. Zamiast tego mogą na przykład roznieść pół Warszawy i rozbudować lotnisko, które już mamy. Bo dlaczego nie? Den besten Wodka. Polen sind sehr nette Menschen. Schade, dass über sie schlecht berichtet wird. Nauczyciel z Nadrenii Północnej Westfalii przyszedł na zajęcia w koszulce z wizerunkami dyktatorów. Obok Józefa Stalina, Benito Mussoliniego i Mao Zedonga na koszulce widniał Adolf Hitler. Nauczyciel w szkole wieczorowej w Wuerselen pojawił się na zajęciach z wizerunkiem Adolfa Hitlera na koszulce, jak poinformowano na portalu stacji WDR. Uczeń wezwał policję. Nauczyciela zwolniono z prowadzenia zajęć jeszcze tego samego dnia, w którym złożono skargę. Nie wolno mu również do odwołania wchodzić do szkoły oraz zabroniono mu kontaktu z uczniami. Oprócz Hitlera, na koszulce nauczyciela można było zobaczyć także innych dyktatorów, m.in. Józefa Stalina, Benito Mussoliniego i Mao Zedonga, jak pisze portal. Policja skonfiskowała koszulkę, nauczyciel musiał ją zdjąć na miejscu. Prowadzone jest dochodzenie do spraw używania przez nauczyciela symboli niekonstytucyjnych organizacji. Bo wynika to chociażby z dużego wsparcia dla premiera Donalda Tuska, którego polityka ma być raczej prounijna. Sprawa ta została potraktowana niezwykle poważnie. Jakby tak dbano o nasze granice czy sferę powietrzną, jak zadbano o skonfiskowanie koszulki tego nauczyciela, mogłoby się okazać, że mamy predyspozycję do stania się prawdziwą fortecą nie do zdobycia. Oczywiście akt mężczyzny był skandaliczny. Nie znamy jednak również i okoliczności samego wydarzenia, co wynika jednak z artykułu. Reakcja była bardzo stanowcza w odniesieniu do tego nadruku. Czy nie zakrawa to w jakimś stopniu o wolność słowa, czy też samostanowienia? Ciekawe, czy reakcja byłaby taka sama, gdyby koszulka miała nadruk z wizerunkiem Putina i zadaniem byłoby potępienie jego działań. Bądź też Zełenskiego stawianego w pozytywnym świetle. Ale kto wie, może ubiór nie zgadzał się zwyczajnie z dress code'em szkoły. Oby niedługo ten dress code nie przeniósł się do życia codziennego Europejczyków, zwłaszcza w Niemczech na przykład. Przy okazji koniecznie wpadnijcie na jeden z naszych filmów specjalnych, już dość dawno go nagraliśmy, ale przyjrzeliśmy się w nim dokładnie, dlaczego w opinii niektórych Niemców jesteśmy uważani za gorszych. Sprawdźcie, jak bardzo wizja problematyki naszych relacji odbiega od naszej. Link macie rzecz jasna w opisie. Widzimy się w tamtym filmie.